Rubi, świetna walka. No niestety tylko jedna runda. Wiesz co, sędzia uznał, że nie mogę dalej walczyć, nie dyskutowałem. Dostałem te kolano, wstałem, myślałem, że dostałem w ogóle na głowę jej, że jest faul, że miałem ręce na macie. Niestety sędzia mi powiedział, że nie, przerwał. Za chwilę wszyscy co podbiegli, złamany. Dopiero jak gdzieś wiesz, w lustrze zobaczyłem, faktycznie. Racja, no. Ja z czego jeszcze jestem dumny, to że miałem kondycję, żeby walczyć dalej. I parę osób mi powiedziało tu ze środowiska, z takich dość znanych fighterów, że walka dużo lepsza niż z Arabem. I gratulują. Nie mam sobie nic do zarzucenia. To mi powiedział też właśnie bardzo dużo osób i tak jak powiedziałem, profesjonalnie fighterów. Jakieś umiejętności są w drewnie tylko. Ja szczerze do walki praktycznie się nie przygotowywałem. Co było widać, nie wrzucałem filmów. Ja propozycje też trenowania w profesjonalnych klubach odmówiłem w Katowicach, w Warszawie, ponieważ wstyd byłoby mi przychodzić na dwa dni w tygodniu, a na tyle gdzieś mi czas pozwalał, żeby przyjść na mapę. Ja wiem, musiałem tutaj w Polsce w telewizji kręcić. Gdzieś, wiesz, trenowałem to tak w Warszawie, w Katowicach, ale skupiłem się na kartę. To bardzo było widać. Przy walce z Arabem nagrywałeś teraz płytę kolejną. Tak, to dokładnie. To się pewnie rozprasza, prawda? No, oczywiście, że tak. Nie oszukujmy się, zrobiłem to dla promocji, dla płyty, ale nie wyszłem tutaj na rzeź, tak? Wiesz, to nie wyszło, że ja się zrobiłem żółwia, cepy na lewo i prawo oczy zamknięte. Nie, ja se trenuję. Jeśli może faktycznie bym gdzieś się poświęcił temu, może moje umiejętności byłyby lepsze, ale ja Kryszce gratuluję. Niech się rozwija, niech zdobędzie pas w tej federacji, bo widać, że poświęcił na to wszystko, więc. Słuchaj, walka wyglądała epicko. Wyglądałeś jak Goliat z tym, jak mu tam. No tak, no z Dawidem. Z Dawidem, tak. Jak Dawid wyglądałeś. Także chciało ci się kibic zobaczyć. Dziękuję. Tak jak ci mówię, parę osób na backstage'u, rasowych fighterów, powiedziało, no Ruby, szacunek, kurwa, więc wiesz, dla mnie to że gdzieś tam jakiś hejt będzie, to sram. Nie dałeś powodu żadnego, dlatego że pokazałeś właśnie, że masz ten instynkt fightera, mogłeś dalej walczyć. Byłeś zagrożeniem Cieszę się, że postawiłem, że Krycha miał gdzieś tam jakiś, wiesz, problem. Szkoda naprawdę, że dos poszedł. Może jakby ten cios wszedł gdzieś, wiesz, w policzek czy coś, czy gdzieś indziej, żeby to napuchło, ale nie nos. W zasadzie bylibyśmy się dalej. Może coś by się tam jeszcze wydarzyło, może bym je znokautował. Ale ja chciałem dać dobrą walkę. Mówiłem od początku, że to będzie sportowa walka. Mam nadzieję, że ludzie tak powiedzą. Na pewno nie zrobiłeś. A powiedz, masz kontakt na kolejne walki, czy to... Nie, wiesz co, szczerze mam chyba na jedną walkę i ja powiem tak, ja dobijać się do Fame MMA nie będę, że chcę tego wyzywać, bić. Natomiast, jeśli ktoś mnie wyzwie, zaproponuje walkę, kurwa, Ruby się napierdalasz, zróbmy walkę, on ma, raczej przepraszam, biorę to od kopa, zgadzam się. I czy to będzie Fame MMA, czy inna organizacja, jak najchętniej. Jeśli Fame zaproponuje walkę, nie zastanowię się, wiesz, tylko tym razem, jeśli ja słyszę od ludzi właśnie ze środowiska i od ciebie, od wszystkich, kurwa, ta walka była fajna, może faktycznie postawić, wiesz, trochę bardziej na przygotowania, na trening, nie? Troszkę strategii dodać do tak, tego, prawda? Tak, no przede wszystkim, no wiesz, no, ja nie wyszłem z trenerem, ja wyszłem z kolegami, którzy mnie, wiesz, trenują, my robimy jakieś tam rzeczy, wiesz, nie było gameplay planu, było po prostu, wiesz, dać walkę. Z Wojtkiem Samozło widziałeś? No widziałem, kurwa. Ja nie wiem, co to się stało, kurwa. Przecież walka moja też, wiesz, mimo przegrana, słyszałem, że kurwa, pokazałeś serce, naprawdę, no też tam byłem bity, tak? Ale pokazałem serce i tam Arab naprawdę mnie, można powiedzieć, zamiótł. I wiesz, ja jak Araba zobaczyłem, kurwa, mówię, on jest dwa razy większy, kurwa, masywny. I naprawdę, ale z Wujkiem ja nie wiem, co się stało z Arabem. Arab, nie wiem, co się dzieje, kurwa. Pozdrawiam cię, ale to ja bym się nie zgodził w ogóle na taką walkę. Może po prostu Arab troszkę też czekał, żeby ta walka potrwała dłużej. No takie czasami odnosiłem wrażenie. Możliwe, bo tak naprawdę przecież to dla Araba. Bo wiesz, jak tam jakiś ktoś, kto nie wiesz, to może by tak zawalczył. Ale Arab wiemy, że trenuje, nie? Nie wiem, no wiesz co, nie będę się wypowiadał na temat Araba jakoś, nie wiem, no tak zawalczył, wiesz, ja widzisz, no ja też przegrałem, więc nie mam prawa tutaj oceniać kogoś, kto wygrał. Przed chwilą się tu zakończył kolejny pojedynek, tak. Kolejny na całym dystansie. Wygląda na to, że zawodnicy odrobili lekcję i ten poziom naprawdę podnoszą. Wiesz co, ja myślę, że z tego co widać, to opinia się dużo zmieni po tej gali. Wiesz, to jest trzecie Fame MMA, trzecie, KSW tydzień tak. Temu było 47, na tej samej hali. Tu masz trzecie Fame MMA, zobacz, patrz, jak to wygląda.
co tam się dzieje. Pełna hala, prawie. Dokładnie. No dobra, to kiedy możemy się Ciebie spodziewać? Wiesz co, jeśli Boxdel i Wojtek zaproponują mi walkę, ktoś mnie wyzwie. Mhm. Jest dużo raperów, którzy trenują sporty walki i ktoś by chciał zawalczyć. Myślę, że Fame MMA z chęcią by to zorganizowała. Jestem chętny. No i Polsat też wchodzi do gry, jeżeli chodzi o walkę. No ja myślę, że nie jestem takim nazwiskiem, wiesz, personą, że na Polsat, bo raczej ja jestem, wiesz, gdzieś jeszcze troszeczkę dopiero się rozwijam solowo, ale jeśli ta walka i padnie propozycja, ja biorę tą walkę. Okej. Okay. W takim razie życzymy Ci, żebyś znalazł czas na te treningi profesjonalne, bo to jest droga do sukcesu. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Was.